Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, który też jest obecny już od długiego czasu w internecie, w tej sferze, nazwijmy to złoto-stakerskiej. I niektórzy twórcy zalecają, żeby w złocie oszczędzać na emeryturę, że w złocie się nie traci. No już kiedyś tam zastanawiałem się nad tym, czy nie wrzucić kamyczka do ogródka tym tezom, tym, którzy głoszą takie tezy. Nawet znajomy złotnik przyniósł mi oryginalne, archiwalne rachunki za biżuterię z lat 80., z drugiej połowy lat 80. I miałem to sobie przeanalizować i zrobić jakiś materiał, ale oczywiście zawsze jest coś pilniejszego, o czym mam powiedzieć, albo pilniejszego, co muszę zrobić, a to nie nadaje się do takiego szybkiego przedstawienia. Tych danych jest po prostu za dużo. Więc tak sobie prokrastynowałem z tym, odkładałem, no aż do czasu, aż kilka dni temu przyszła do mnie klientka i rozmawialiśmy sobie, zresztą użytkowniczka naszego kanału, i rozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Przyniosła tam jakieś precjoza do sprawdzenia, co to w ogóle jest. No i tak sobie rozmawiamy i nagle słyszę zdanie, które brzmiało mniej więcej tak, że no, że jednak na złocie to się najwięcej traci. Nie pamiętam, czy zrobiłem minę taką, czy taką, albo jeszcze jakąś inną, no ale generalnie ciekawe, prawda? Zadałem pytania, o co chodzi. No i chodziło o to, że klientka kupiła sobie pierścionek, który doskonale pamięta, dlatego że kupiła go za jedne z pierwszych swoich wynagrodzeń, czy pierwszą premię, którą dostała w pierwszej pracy w roku 81. Poprosiłem, żeby przyniosła ten pierścionek i teraz wam go pokazuję. Pierścionek jest wykonany ze złota. To jest pierścionek produkcji rosyjskiej. Nie wiem, przez kogo był wykonany, nie sprawdziłem tego, ale to w tym momencie nie jest istotne. Rzeczą ciekawą jest to, że zamontowano w nim różową cyrkonię. Różowa cyrkonia jest cyrkonią wyłącznie z nazwy. Produkuje się to w podobny sposób jak cyrkonie. Niektórych składników używa się podobnych, natomiast widmo jest całkowicie inne i gęstość tego kamienia jest zupełnie inna. Więc formalnie jest to produkt sztuczny, który zawiera jakąś ilość dwutlenku cyrkonu, ale zawiera też inne składniki, które zmieniają jego skład, budowę i barwę. No więc to jest, powiedzmy, taka ciekawostka gemologiczna, natomiast no, różowa cyrkonia jest warta dokładnie tyle, co cyrkonia, czyli jako nowy produkt ma tam swoją cenę, jako produkt używany w pierścionku jest jedynie problemem, bo trzeba ją odliczyć od wartości, jej masy odliczyć od masy złota, to żeby nie pomylić się przy wypłacaniu pieniędzy. No i no, pierścionek jest jaki jest, to jest około 3 gramów złota. No i razem z tym pierścionkiem dostałem jeszcze takie, co prawda to nie jest dokładnie ten paragon za ten pierścionek, to znaczy inaczej, moja klientka nie jest pewna, czy to chodzi o ten pierścionek, czy jakiś inny, ale to jest mniej więcej z tamtego czasu. W tamtym czasie średnia pensja według GUS wynosiła 7689 zł. Moja klientka mówiła, że zarabiała mniej, ponieważ to była jej pierwsza praca, była stażystką. I mówiła też, że wydała na nią około 4 pensje. Swoje, nie średnie, swoje, 4 pensje. Na paragonie, czy tam na rachunku, który wam pokazuję, to są takie bardzo charakterystyczne rachunki, prawda? Aż się łezka wokół kręci. Dostawałem ich masę, jak byłem dzieckiem i kupowałem różne rzeczy, to właśnie zawsze dostawało się tego rodzaju rachunki. I ten pierścionek, którego dotyczy ten rachunek, kosztował 23 275 zł, czyli to jest mniej więcej 3 średnie pensje z tamtego czasu. Czyli mogłoby to się zgadzać. Jeżeli stażystka zarabiała mniej niż średnią,
krajową, no to mogła wydać około 4 pensji na taki pierścionek. Czyli popatrzcie, mamy 3 gramy złota i 3 średnie krajowe. Dzisiaj za 3 gramy złota, próby 14 karatów oczywiście, bo to jest próba 5-8-3. Dzisiaj za 3 gramy złota musimy zapłacić zasadniczo, gdybyśmy kupowali jako nowe, to powiedzmy 1650 zł. Taki nowy wyrób. Jeżeli byśmy chcieli to sprzedać na złom, to mamy cenę około, zależy jak to płaci, ale powiedzmy, jeżeli ktoś uczciwie płaci, no to byłoby niecałe 500 zł dla nas. Więc no, nie da się ukryć. Tak? Jeżeli ktoś w tamtym czasie, w 81 roku wpadł na pomysł, żeby kupować złoto, że będzie miał na emeryturę, że odłoży na emeryturę, no to za te zgromadzone, ciężko zgromadzone gramy złota dzisiaj pewnie może sobie kupić tam jakieś waciki przysłowiowe. No i niestety, koncepcja, jak widać na tym przykładzie, koncepcja oszczędzania w złocie na emeryturę jest słaba. Oczywiście można wykazać w historii inny czas. Można wykazać, chociaż właściwie to nie bardzo, no, dlatego że póki co no, ludzie, którzy wcześniej przeszli na emeryturę, nie mieli też takiego szczęścia. Oni też kupowali złoto bardzo drogo w czasach komunizmu. Powiedzmy w latach 70. No, oni przeszli już na emerytury, no to też to złoto wtedy kosztowało gigantyczne pieniądze, a dzisiaj, wtedy można było kupować, tak jak mówiłem wam, tak, 4 dwudziestki za kamienicę w centrum Krakowa, dzisiaj 4 dwudziestki, no to cóż to jest? A lepiej było kupować nieruchomości w tamtym czasie, mimo że w tamtym czasie złoto było uważane za coś wspaniałego, za bardzo dobrą inwestycję, a kamienica była najgorszym możliwym sposobem na wydanie pieniędzy. No i no, co można powiedzieć? Możecie się, jeżeli chcecie więcej o tym posłuchać, to nagrywałem takie programy, materiały, w których wykazywałem, jak bardzo złoto traci w czasie. No tutaj strata jest gigantyczna, bo zasadniczo od 3 wynagrodzeń, 3 średnie wynagrodzenia dzisiaj, no to byłoby też w okolicach 20 tysięcy złotych, a wartość tego złota dzisiaj, no to ile to jest? 10% wynagrodzenia, 20%. 20% jednego średniego wynagrodzenia. Więc ktoś, kto chciał wtedy oszczędzać w taki sposób, kupował złoto, no to niestety stracił. I dokładnie to samo dotyczyło nie tylko biżuterii, ale również złota w innych postaciach, czyli w postaciach lokacyjnych, czyli ktoś wtedy kupował dukaty i to były te dukaty z 1915 roku, czyli te lokacyjne, czy powiedzmy krugerandy, czy nawet 20-dolarówki, to raczej stracił. No jak ktoś kupował 20-dolarówki, no to powiedzmy jeszcze mógł jakimś cudem trafić na numizmat. I jeżeli miał tyle szczęścia, że trafił na numizmat, no to rzeczywiście może dzisiaj pić szampana, ale zasadniczo człowiek, który po prostu kupował monety i kupował takie, które dzisiaj są traktowane jak lokacyjne, no to również ma stratę. No i drugi przykład o wiele bliższy naszym czasom. Przykład z mojego klienta, który kupił złoto w czasach takiego gigantycznego ranu na złoto między rokiem 2009 a 2011. W czasach, których wykiełkowało na rynku masę różnych dziwnych firm sprzedających złoto lokacyjne i reklamujących to jako super inwestycje na lata. Firm, które potem upadły w większości po załamaniu rynku złota w 2012. Po tym spadku o ponad 60% ceny złota, te wszystkie firmy się musiały zawinąć. I dobrze,
na ich miejsce powstały nowe, zrobiło się miejsce na rynku. Być może część z nich przetrwa kolejny kryzys na rynku złota, który tak czy inaczej nadejdzie, bo nie ma możliwości, żeby złoto zawsze rosło. Ale w tamtym czasie mój klient kupił monety takie jak ta. Zorganizowano z takich monet małych, to były monety jednogramowe, one miały próbę 900, próbę 1000, czyli próbę 999 i były monetami gramowymi lub monetami ważącymi gram 25. Nazywały się to najmniejsze monety świata i albo sprzedawano je pojedynczo, albo sprzedawano je w zestawach monet, w zestawach, które zawierały chyba od 7 monet do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu, chyba nawet 20 kilka monet było w takim największym zestawie. To było zamykane w drewnianą kasetkę, zamykaną na kluczyk, z jakimiś oczywiście certyfikatami potwierdzającymi nie wiadomo co. Pięknie to się prezentowało, pięknie to wyglądało. No i mój klient właśnie kupił taki duży zestaw monet i ten duży zestaw w kasetce, 20 kilka monet, kosztował go 18,5 tysiąca złotych w tamtym czasie. Jak łatwo sobie policzyć, że tak średnio wychodzi, że to jest mniej więcej ta ilość, znaczy przeliczając próby i masy, to mniej więcej tak wychodzi, że kupił około 25, może 27 gramów złota za 18,5 tysiąca. Dzisiaj ile to jest warte, łatwo sobie policzyć. Nikt tego nie chce kupić jako numizmatu, oczywiście. To jest znowu kamyk do ogródka tych wszystkich, którzy mówią, że monety z premią przechowują premię, bo to są numizmaty kolekcjonerskie i tak dalej. To jest kolekcjonerskie tak długo, jak długo naganiacze mówią o tym, że to jest kolekcjonerskie i jak długo ludzie zainteresowani sprzedażą mają to u siebie na magazynach. Czyli dopóki handlarze mają to na magazynach i płacą naganiaczom za to, żeby mówili, że to jest kolekcjonerskie i że na tym się zarobi, to tak długo to jest kolekcjonerskie. W momencie, kiedy to zniknie z magazynów, kiedy okaże się, że ci, którzy to sprzedawali, już pobankrutują, ewentualnie pozbędą się tego rodzaju walorów, zaczną kupią inne i zaczną promować inne, to wtedy nagle się okazuje, że tego już nikt nie chce, nikt już o tym nie mówi jako o walorach kolekcjonerskich. Cena za to jest oczywiście, ale to jest cena skupu złota i tyle można za to otrzymać. Próby wystawiania tego, bo ja radziłem oczywiście wystawienie tego gdzieś na jakichś grupach internetowych, wystawienie tego na sprzedaż, prywatną sprzedaż gdzieś w internecie. Nie ma możliwości, żeby zestaw nawet w jakimś tam pudełku takich monet ze wszystkimi certyfikatami, z całą tą otoczką, która została wytworzona dookoła tego, żeby ktokolwiek chciał to kupić i zapłacić za to choćby tyle, ile wynika z faktury, którą mój klient otrzymał przy zakupie. Nie mówiąc już oczywiście o stratach na inflacji, no bo co by nie mówić, te 180, znaczy 18 500 15 lat temu to jest, dzisiaj jest warte o połowę mniej, co najmniej. Więc żeby wyjść na zero, no trzeba by za to dostać powyżej 30 tysięcy, co jest kompletną bzdurą. To może się zdarzyć, ale wyłącznie podczas zakupów numizmatu, gdzie kupujemy numizmaty i dostajemy za nie rzeczywiście dużo więcej w krótkim czasie, dlatego że rynek numizmatyczny rozwija się w sposób taki bardzo żywiołowy. Dlatego jeżeli nawet dzisiaj ktoś wam opowiada, że coś warto kupić i będziecie mieli to na emeryturę, okej, fajnie, to dotyczy mieszkania. Jeżeli chcecie się przygotować do emerytury, przygotować się do starości, to kupcie sobie mieszkanie i zadbajcie o to, żeby to było mieszkanie na parterze, żeby to było mieszkanie bez trzech schodów, żeby to było mieszkanie jednopoziomowe, żeby wanna była tak skonstruowana, żeby miała drzwi, żeby można było przez nie wchodzić, ewentualnie żeby można było przerobić łazienkę tak, żeby właśnie była dla osoby niepełnosprawnej, bo
nikomu nie życzę, ale to się wam może zdarzyć i większości ludzi pod koniec życia zdarzają się mniejsze lub większe niepełnosprawności, żeby drzwi były odpowiednio szerokie, żeby można było wjeżdżać wózkiem inwalidzkim, żeby ewentualnie był zjazd do jakiegoś ogródka, żebyście nie zostali zamknięci w tym mieszkaniu, na przykład na 5. piętrze bez windy i każde wyjście na badania do szpitala wiąże się z wzywaniem straży pożarnej i transportu medycznego po to, żeby oni was wynieśli po schodach z 2. czy 3. piętra z kamienicy, jeszcze właśnie wysokie piętra w kamienicy. Dlatego jeżeli ktoś chce myśleć o przyszłości, niech myśli realnie, a nie życzeniowo na zasadzie, no kupię sobie jakiś tam walor kolekcjonerski i za 10 lat on mi przechowa, znaczy nie za 10 lat, za 40 lat, czy za 50 lat, on mi przechowa wartość i ja z tego coś będę miał. Nie wiecie, co będzie za 50 lat. Możecie przewidywać na 5, może na 10, tak na dobrą sprawę przewidywanie tego, co się stanie za kilkanaście lat, no już jest niemożliwe. Popatrzcie, co się działo. W momencie, kiedy ja chodziłem do szkoły, nikt informatyków nie traktował poważnie. Nikt. Informatyka to było hobby, ludzie uczyli się programować, to było ich hobby. Mnie zmuszano do tego, żebym się uczył programować na studiach. Okej, robiłem to, było to żmudne, nudne, głupie. Nikt nie traktował tego poważnie. Nagle się okazało, że boom, kilka lat później, dosłownie, ja skończyłem studia, parę lat później bańka dotcomowa, nagle się okazało, że informatykom płacą wszystkie pieniądze, ludziom, którzy umieją programować, płacą wszystkie pieniądze. Tak było też do teraz, nagle wchodzi sztuczna inteligencja i już mamy bezrobotnych. Czyli po pierwsze, ktoś, kto planował życie, jak ja studiowałem, w ogóle nie rozważał informatyki jako czegoś poważnego. Potem nagle się okazało boom na te zawody i wszyscy myśleli, że to będzie już do końca życia, a nagle się okazało, że parę lat temu wkroczyło AI i AI wyrzuca informatyków z pracy. Więc nawet takie rzeczy jak zatrudnienie są niemożliwe do przewidzenia na powiedzmy 20 lat do przodu. Więc jak wy chcecie przewidzieć inwestycje w super walory kolekcjonerskie jak ten, oczywiście złote walory kolekcjonerskie i trzymać na czarną godzinę w czasie emerytury, no to rozważcie to jeszcze raz. Rozważcie to jeszcze raz, bo być może lepiej inwestować w coś, co szybciej przyniesie wam zyski, a nie zamrozi kapitał na wiele lat i w efekcie doprowadzi do utraty kapitału.